Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie z nikim innym jak z Łukaszem Modzelewskim. Jest to odcinek, na który chyba wszyscy czekali, tak mi się wydaje, bo myślę, że Łukasz, jesteś osobą, która przede wszystkim mówi jak jest. I to jest dla mnie rzecz, która jest bardzo istotna i to jest dla mnie rzecz, dla której chciałem przede wszystkim nagrać z Tobą właśnie ten podcast, ponieważ miałem tutaj na kanale różnych trenerów. Wiadomo, podejścia są bardzo różne, ale też wiemy, że nie każdy mówi 100% prawdy, ewentualnie mówi to, co chcieliby ludzie usłyszeć, czy to ze względu na kwestie marketingowe, czy to ze względu na kwestie po prostu jakiegoś tam budowania własnego autorytetu, bo teraz mamy modę na robienie różnego rodzaju rzeczy w łatwiejszy, szybszy, zdrowszy, o ile można mówić w ogóle o kulturystyce i zdrowiu, sposób. Przede wszystkim cześć i co tam u Ciebie? Cześć, jeszcze tak powiem, bo powiedziałeś, że... To musisz powtórzyć chyba wszystko, bo... No, ja przestałem mówić, bo usłyszałem, że właśnie przycięło coś. Okay. Wspomniałeś, że nie zawsze wszyscy mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Ja też nie do końca mówię to, co wszyscy chcą usłyszeć, bo dla niektórych nie pasują pewne rzeczy, które są faktycznie prawdziwe, tak, i z którymi się trzeba, że tak powiem, zmierzyć, ale to pewnie też dalej opiszemy podczas rozmowy. No to słychać wszystko w porządku u mnie. W sumie co, gdzieś tam ja cały czas robię swoje, szykuję kilku dobrych zawodników na ten sezon, będziemy walczyć o prokarty, mam nadzieję, że coś się uda w tej kwestii ugrać w końcu w tym roku. I też wiadomo, w grudniu lecimy do Stanów na Olimpię za nią, także te przygotowania trwają, jeszcze wcześniej chcemy zaliczyć Pragę, jeśli wszystko wyjdzie ok, jako taki rozgrzewkowy start. I ogólnie zapowiada się fajna końcówka roku, myślę. Właśnie miałem mówić, że ten rok masz mega tak naprawdę trenersko zapracowany. Jak wszyscy wiemy, ostatnio zmieniłeś swoje, znaczy może zmieniłeś, może nie tyle zmieniłeś, co po prostu uściśliłeś swoje cele życiowe do bycia najbardziej dopierdolonym trenerem na świecie. I realizujesz się zarówno w kwestii numer dwa, czyli największego dopierdolenia, jak i numer jeden, czyli bycia coraz to lepszym trenerem, bo faktycznie wystawiasz kilku naprawdę dobrych zawodników w tym roku i sam trzymam za niektórych chłopaków kciuki, z niektórymi nawet będę stał na scenie, więc bardzo, bardzo fajnie. Ale generalnie tutaj dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby właśnie porozmawiać o Twojej działalności, jako że zajmujesz się trenerką już od dłuższego czasu, można powiedzieć, że w jakiś sposób zęby na tym zjadłeś. No i chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak powinno wyglądać przygotowanie kompletnego zawodnika. Jak wiemy, żeby zostać zawodnikiem kulturystyki ciężkiej, bo dzisiaj o takiej kulturystyce chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ciężkiej, tutaj można też tą półciężką wrzucić, czyli powiedzmy od 102 w górę, bo myślę, że te przygotowania są już bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o kwestię tego poziomu zawodniczego. I zaczniemy sobie od okresu masowego, bo zanim będziemy ciężkimi kulturystami, no to tą masę musimy najpierw zbudować. Dlatego też chciałbym się Ciebie zapytać, jak wyglądać powinien według Ciebie trening w okresie masowym? Wiesz co, kwestia treningu, powiem Ci, że jeśli chodzi o moje podejście, to się nieustannie zmienia. Nie zmienia się jakoś kategorycznie, wiesz, także dziś mówię, że nie wiem, trenuję tak jak, nie wiem, tam low volume, teraz bardzo popularny styl treningu, tak, a wiesz, za miesiąc czasu w ogóle zmieniam
kompletnie swoją koncepcję i uważam, że powiedzmy objętość tylko się liczy, jakieś super serii i tak dalej. Ale to się zmienia, że tak powiem, z wiekiem i z moim doświadczeniem. I to kwestia też musi być dobrana indywidualnie, tak jak wszystko, no, pod daną osobę. Tak, widzę sam po sobie. Byłem młodszy, więcej mogłem znieść, że tak powiem, więcej ciało mogło tolerować niż teraz, tak? Teraz, no, kiedyś jak na siłownię, wchodziłem na siłownię, to tylko myślałem, żeby zrobić ciężki trening, tak? Dzisiaj pierwsze, o czym myślę przed treningiem, to o tym, żeby się nie uszkodzić. Jak go zrobić, żeby się nie uszkodzić, prawda? I myślę, że tak naprawdę no, trening, czy to w okresie redukcji, czy to w okresie masy, budowania masy mięśniowej, jednak ja troszeczkę bym go zmieniał, korygował, ale to o tym pewnie później. Aczkolwiek no, dla mnie ten progressive overload, tak zwane, tak, czyli stopniowe po prostu przeciążanie mięśni, no to jest tak naprawdę decydujący czynnik w rozwoju, tak? No bo co nie robimy w życiu, to jest analogia życia, tak? To musimy, jeżeli chcemy iść do przodu, to musimy na przykład stawiać sobie wyższe cele, tak? Coraz wyżej, tak samo jest z treningiem, tak? Tu wiadomo, no, progresja obciążenia nie będzie iść gdzieś w nieskończoność, więc pewne metody ze stażem, ze wzrostem stażu, tak, treningowego implementujemy, żeby po prostu inaczej pobudzić te mięśnie w inny sposób niż badać kilogramu. Zresztą często można się z tym spotkać. Ja nawet jestem tego przykładem. Powiedzmy, nie wiem, gdy miałem 25, 4, 5, 6 lat, byłem tak naprawdę najsilniejszy, ale miałem dużo, dużo mniej mięśni niż teraz. Może ktoś powie, że to taki paradoks, ale zauważ, że często tak samo jest z kulturystami, że gdy byli młodsi, trenowali znacznie większymi obciążeniami, ale mieli mniej masy mięśniowej. Jednak gdzieś ten, niektórzy mówią, że to jest mit, że to jest bro science, ale te czucie mięśniowe faktycznie istnieje, tak? I teraz ja robię inaczej powtórzenia, tak? Kiedyś tylko się zastanawiałem, nawet nie w kwestii tego, że one może nie wyglądają jakoś mocno inaczej, ale w mojej głowie są inne, tak? Czyli ja staram się kontrolować ciężar. Kiedyś przychodziłem tylko i przerzucałem to z punktu A do punktu B, tak? To było dobre, żeby być silnym, ale niekoniecznie dobre, żeby rozbudować masę mięśniową. Co można jeszcze powiedzieć? Bo chcesz coś. Tak, przepraszam, że ci przerwę. Wiesz co, bo często jest tak, że właśnie zaczynamy rozmawiać z jakimś trenerem i zaczynamy, wiesz, wchodzisz tutaj na pułap swojego doświadczenia i mówisz o tym, że teraz już trenujesz troszeczkę inaczej, ale czy uważasz, że ten okres takiego ciężkiego, katorżniczego dźwigania i tak dalej w początku przygody osób, które chcą zostać, wiesz, kulturystami, jest jednak istotny, wiesz, w sensie, no bo wiesz, jak to ludzie teraz odczytają, w zasadzie takiej, że ktoś nie ma masy mięśniowej, ale nie będzie dźwigał ciężko, bo musi dźwigać technicznie, bo musi, wiesz, o co chodzi, nie? Chciałbym, żebyśmy tak ustalili, czy jednak z czasem powinniśmy ten trening zmieniać, bazując na swoim doświadczeniu, bazując na tym, wiesz, że no, jakieś tam kontuzje przewlekłe zdobywamy i tak dalej, i tak dalej, ale jednak powinniśmy się wywodzić od ciężkiego, powiedzmy, takiego dorianowskiego dźwigania, czy raczej uważasz, że można to obejść i można jakoś to ugryźć na zasadzie jakiegoś kompromisu, nie wiem jak to nazwać, wiesz o co chodzi? Uważam, że ciężkiej pracy nigdy nie obejdziesz, a właśnie to jest kwestia, którą ludzie sobie tłumaczą pewne rzeczy, ale nie rozumieją, jak to działa. Nie tylko w kwestii treningu, ale tak samo w kwestii diety i tak dalej. Patrzą na przykład na kulturystów, którzy mają, nie wiem, są w szczycie, chyba przycięło, nie wiem. Nie, nie, powiedziałeś, są w szczycie? No ciebie troszeczkę tutaj zacięło. Ja cię słyszę, to najważniejsze. W każdym razie tak. Patrzą na kulturystów, którzy są tak naprawdę w szczycie, w sztosie swoim, w wieku powiedzmy 35-40 lat, bo jest to taki najlepszy wiek dla kulturystów, dla mężczyzn i słuchają, co oni robią, tak? Tylko zapominają o tym na przykład, nie wiem, w kwestii treningu właśnie, tak? Że teraz trenuję tak i tak, w ten sposób, czy na przykład teraz powiedzmy je, nie wiem, 2 gramy białka na kilogram masy ciała, tak? Ale oni nie zastanawiają się, ci ludzie, nad tym,
co oni zrobili, żeby dojść do tego poziomu. A to jest też wina troszkę tych kulturystów, tak, którzy mówią, co teraz robią, ale już nie mówią, jak doszli. Ja to też nazywam taką amnezją kulturystyczną, bo niektórzy zapominają, jak doszli do pewnego punktu, bo troszeczkę utrzymać coś jest trochę łatwiej, coś, co już masz w ręce, niż to złapać, tak? Także to jest właśnie taki problem i tych podstaw, moim zdaniem, takiego ciężkiego, konkretnego po prostu dźwigania, prostych serii, dużych ciężarów, podstawowych ruchów, tego się nie oszuka, to trzeba przerobić. Swoje kilka dobrych lat, żeby wyrobić taką bazę, trzeba przerobić, tak? To tak, jak jest kopanie fundamentu pod dom. Najpierw musisz wykopać fundament. Nie możesz od razu, wiesz, wjechać z wykończeniówką, tak? Tylko najpierw musisz wykopać rów, później zrobić wylewkę i później dopiero idzie cała reszta, tak? Także tak to moim zdaniem wygląda. No, to wszystko jest analogią życia. Okej, okay, i teraz tak, wspominałeś o tym, że tutaj kwestia taka tego treningu powiedzmy niskoobjętościowego, wysokointensywnego. Czy uważasz, że to jest najlepsze rozwiązanie dla osób, bo, no nie chcę mówić początkujących, no bo kurde, gadamy o kulturystyce ciężkiej, ale takich osobach, które wciąż chcą się rozwijać, wiesz o co chodzi. Powiedzmy, ktoś ma te 6-8 lat stażu i jeszcze kupę mięśnia do nabudowania. Myślisz, że lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie uderzanie w ten taki progressive overload na niskiej objętości, wysokiej intensywności? Czy kwestia na przykład manipulacji tym treningiem jest rzeczą dla ciebie bardzo istotną, czyli powiedzmy okresów wysokiej intensywności z niską objętością, naprzemiennie na przykład z wiesz, niższą intensywnością, ale większą objętością treningową? Myślę, że tak jak powiedziałeś, albo periodyzacja właśnie okresami, albo też połączenie. No, moim zdaniem takie połączenia są najlepsze, tak? Bardzo, bardzo prosty schemat tak naprawdę. Nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Powiedzmy, ćwiczymy klatkę piersiową, damy na przykład, tak? Zróbmy sobie trzy ćwiczenia. Pierwsze zróbmy podstawowe, taką metodą ciężkoatletyczną, tak? Gdzie nie dochodzimy do końca do upadku. Tylko gdzieś tam zostawiamy sobie rezerwę. Oczywiście ludzie nie dojście do upadku traktują troszeczkę inaczej, bo dla mnie nie dojście do upadku to wygląda tak, jak dla innych dojście do upadku, tak? Czyli ja się zatrzymuję po prostu gdzieś tam, że już naprawdę czuję, że po prostu następne powtórzenie byłoby albo mega, mega, mega ciężkie, takie, że musiałbym dać siebie 100%, tak, żeby mi, wiesz, żyłki w oczach popękały. Albo po prostu ktoś by mi musiał pomóc, tak? I byłoby to powtórzenie wymuszone. Ale kilka takich właśnie serii na, powiedzmy, tym popularnym teraz RPE, tak? Czy jaką inną metodę obliczenia tego ktoś sobie wybierze. Dziewięć takim, tak? Takim dziewięć, nawet dziesięć, tak? Że wykonujesz praktycznie w maks. Pierwsze takie ćwiczenie, tak? Drugie ćwiczenie zastosujmy sobie już na większym obciążeniu. Też, ale no powiedzmy troszkę wyższym zakresie, ale już możemy gdzieś tam dorzucić jakieś techniki intensyfikujące, bo nie dorzucałbym tych technik intensyfikujących już w pierwszym ćwiczeniu, no ponieważ wiadomo, jak sobie zrobimy na przykład ciężko 3-4 serie takie, praktycznie do upadku, jeszcze w ostatniej serii zrobimy sobie respaus i jeszcze drop set i wiesz, wypalimy się na maksa, no to wiadomo, że ta reszta treningu, no zrobimy ten trening, tak, ale on już nie będzie, te obciążenia, które będziemy zakładać, no już nie będą takie, żeby stymulować odpowiednio ten mięsień, tak? Więc w drugiej kolejności zróbmy sobie tak, a trzecim ćwiczeniem już po prostu zniszczmy ten mięsień do końca, tak? Czyli robiąc jakieś wyższe zakresy powtórzeń, techniki intensyfikujące właśnie, drop sety, żeby jednak tą pompę mięśniową ukrwić ten mięsień dobrze i tak dalej. I myślę, że takie połączenie tak naprawdę jest najskuteczniejsze, bo nawet jak popatrzeć na większość zawodników, to tak właśnie trenuje w taki sposób, tak? Gdzieś tam pierwsze ćwiczenie jest ciężkie, drugie też jest ciężkie, ale właśnie czy wprowadzają jakieś metody intensyfikujące, czy jest wyższy zakres powtórzeń lub coś innego w podobnym stylu, a trzecie to już jest takie wykończenie, tak? I jest tak jakby taki kompleks, tak? Z której strony. Zawsze z której strony uderzymy tak, że dostaniemy ten bodziec.
Mam takie do Ciebie teraz pytanie, bo jakiś czas temu uświadomiłem sobie bardzo chyba prawdziwą kwestię, czyli że trening tak naprawdę, jakby rodzaj, można powiedzieć, treningu nie ma znaczenia, dopóki trenujemy na swoje 100% i z każdego treningu faktycznie wychodzimy naprawdę zadowoleni i naprawdę z taką wiedzą, że no, zrobiliśmy swojego maksa. Czy się z tym zgodzisz? Znaczy, chodzi mi generalnie o to, że wiadomo, są lepsze, gorsze systemy treningowe dla niektórych osób i tak dalej, to jest niepodważalne. Niemniej jednak końcem końców liczy się to, co my na tym treningu zrobimy i jak ten trening zrobimy, bardziej niż wyszukane kwestie jakieś, nie wiem, bo wiesz, ludzie teraz strasznie są zajawieni na kupowanie różnego rodzaju planów treningowych, systemów treningowych od trenerów z zagranicy i tak dalej. A uważam, że większość tych takich najlepszych kulturystów na świecie, jakbyś się ich zapytał, czym trenowali, to by ci nawet pewnie nie odpowiedzieli, nie? Typu, nie wiem, jakieś tam roli czy tak dalej. No nie wiem, no babcia kazała, to cisnął, nie? I jakby tutaj koniec. Więc zgodzisz się z tym? Zgodzę się z tobą w 100%, tak? Nieważne, no wiadomo, ważne, tak? W jaki sposób ten dobór jest ważny. Najlepiej, żeby, może inaczej powiem, nieważne co robisz, ważne jak robisz, tak? Jeżeli w to wkładasz, wiesz, faktycznie serce, swoją, wiesz, ciężką pracę, to da ci to efekt. Nawet jak jest to paradoksalnie jakiś beznadziejny plan treningowy. Kiedyś miałem takiego kolegę, tylko przytoczę taką kwestię właśnie. Wiadomo, chłopak ze wsi. Gdzieś tam to były takie czasy, gdy jeszcze byłem bardzo młody, miałem tam 20-21 lat, dorabialiśmy sobie na bramkach dodatkowo. On był do mnie chyba 2 lata młodszy, ale to był taki typowy genetyk urodzony, tak, wiesz, bardzo silny, bardzo, że tak powiem, predysponowany, wiesz, jego dieta to było tam, pamiętam, jeździł, kupował całego takiego z rożna kurczaka w Carrefourze całego. Dziennie zjadał takiego kurczaka i wypijał 5 litrów mleka, tak? Bo pracował, wiesz, w polu, jeździł na ciągniku, lał sobie do bańki 5 litrów mleka prosto od krowy, pił to. Powiem ci, no formę to miał taką, że nawet niektórzy na zawodach takiej nie mają. Wiadomo, typowy genetyk, tak? Ale jak on trenował? No on trenował sobie full body. Co drugi dzień, wiesz, robił po prostu wszystkie partie, tam chyba 9 czy 10 ćwiczeń, ciężko, wyglądał po prostu fenomenalnie, tak? Także, ale robił to naprawdę, wiesz, no, przychodził na siłownię, to robił to tak, że wiesz, że pewnie gdyby ktoś z nim robił trening, to dostałby co najmniej zadyszki, tak, jak nie zawału. No i to działało, działało do pewnego stopnia. Oczywiście wiadomo, że jakby chciał wznieść się na wyższe poziomy, to musiałby się bardziej do tego przyłożyć, ale tak, wszystko działa, każdy system będzie działać. Ludzie za bardzo właśnie się skupiają na tym, który jest lepszy, mają dylematy, często widzę to na forach właśnie, czy to, a najgorsze, co może być, to zmiana co chwilę, tak, systemu. 2-3 tygodnie, nie, tutaj przeczytam coś w internecie, bo to jest lepsze. A to ten guru powiedział to i to, że to jest bez sensu, to ja już nie będę tego robić, to ja robię teraz to. A drugi zaprzeczył temu i to jest, wiesz, takie błędne koło, ludzie nigdy nie mają efektów, bo tak naprawdę jedynym, co przynosi efekt w życiu, nie tylko w kulturystyce, wiem, że rozmawiamy o kulturystyce, ale to jest konsekwencja. Jeżeli coś robisz konsekwentnie, dzień po dniu, w końcu przyniesie ci to efekt. Dokładnie. Też mi się tak wydaje, że czasem najgłupszy trening jest lepszy niż najlepsze zmiany co tydzień, nie? Dobra, powiedz mi w takim razie odnośnie diety. To jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o kwestię diety na masie. Numer jeden, chciałbym ustalić oczywiście, w jaki sposób liczysz makroskładniki. To znaczy, ja wiem, ale chciałbym, żeby ludzie poznali Twoją metodę, czy liczysz jedynie z źródeł tak zwanych pełnowartościowych, czyli białko liczymy tylko z mięs, z powiedzmy nabiału, z odżywek, z jaj i z takich rzeczy typowo białkowych, czy wliczasz również z makaronów, z ryży i tak dalej? Nie, osobiście, tak jak powiedziałeś, nie wliczam tego. Osobiście liczę tylko te makroskładniki z konkretnych produktów, tak? Wiadomo, jeżeli mamy tłuste mięso typu wołowina, łosoś, jakieś tłuste ryby, no to ten tłuszcz wliczam, tak? Ale jeżeli już mamy kurczaka czy chudą rybę, to tego akurat nie wliczam. I tak samo z węglowodanami.
nie widzą jakichś tam drobnych tłuszczy, które są w nich zawarte. Aczkolwiek powiem, że po latach, że tak powiem, doświadczeń, nie każdemu można taką dietę, że tak powiem, dać, czy te makroskładniki dać, bo robi się tak, że czasem różnica kaloryczna między jednym a drugim dniem wyniesie, wiesz, 200-300 kalorii. Wiesz, no w przypadku budowania masy mięśniowej to jeszcze jakoś tam można się na to oko przymknąć, ale w przypadku redukcji to czasem, gdy próbujesz kogoś prowadzić na przykład na minimalnym deficycie kalorycznym, tak, no to ta różnica 200-300 kalorii czasem może, wiesz, być, że tak powiem, na granicy plusu lub minusu kalorycznego, tak. Także powiem szczerze, że też pracuję z osobami z zagranicy, mam kilku zawodników z zagranicy i szczerze powiedziawszy, oni nawet nie chcą makroskładników, oni chcą po prostu mieć jadłospis, wiedzieć co jeść, nie bawić się i myślę, że w tej kwestii właśnie tutaj oczywiście Polacy powinni się troszkę uczyć od tych zawodników na przykład właśnie z innych krajów, że to jest sport, to nie jest, to jest sport ekstremalny, to nie jest, wiesz, pitu-pitu jakieś, tutaj nie jesteś po to, żeby sobie zjeść naleśniczki, czy zjeść jakiś omlecik, tylko jesteś, jesz po to, żeby zrobić wynik, tak? A wiadomo, że najprościej jest to zrobić, trzymając się stałego jednego schematu. Nie ma zmiennych. Jeżeli coś się dzieje z twoim ciałem, wtedy wiesz, jak to wygląda, tak? Wiesz dlaczego, a jak masz codziennie, wiesz, niby to masz to samo makro, ale masz, wiesz, każdego dnia te źródła twoich makroskładników są inne, tak? To i twoje ciało zaczyna na przykład, nie wiem, trzymać wodę, i tak naprawdę nie wiesz od czego, tak? Bo masz taki miszmasz, że po prostu no, nie jesteś w stanie tego określić. Właśnie to jest też taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę z tobą, że zauważyłem to, że w Polsce jakby jakość w ogóle jedzenia nie ma żadnego znaczenia. To jest paradoks, który zawsze mnie fascynował, że zawsze się wszyscy zastanawiają, dlaczego zawodą wszyscy są tacy wielcy, wszyscy mają, wiesz, takie formy i tak dalej. Się zastanawiają zawsze nad treningami, nad protokołami, nad wszystkim, ale każdy zapomina, że zobaczcie, jak wygląda dzień jedzenia w ogóle na przykład za granicą. Chłop wstaje, ma napisane tyle i tyle płatków owsianych, tyle i tyle białek, jaj, tyle i tyle tego i tego i tego i je dzień w dzień to samo, cały czas, cały okres masowy. Oczywiście wiadomo, w Stanach tam częściej robią jakieś, nie wiem, różnego rodzaju cheaty i tak dalej, ale w przypadku tak jałowej diety myślę, że to nawet czasem wychodzi im na dobre. Niemniej jednak w Polsce każdy nie ma problemów w ogóle oczywiście z wrzucaniem słodzików, nie ma żadnych problemów z wrzucaniem cukru do śniadania, typu, nie wiem, jakieś tam słodkie płatki, bo czemu nie? Nie wiem, rzeczy typu dżemiki, rzeczy typu jakieś frużelinki, brejersy, lodziki, nabiał w ogromnej ilości, mimo tego, że na przykład, nie wiem, ktoś ma, chodzi ze spuchniętym brzuchem, ale jak się go zapytasz, nie, mi nie szkodzi nabiał, nie? To jest na zasadzie takiej, dopóki kosztuje 2,50 kostka, to mu nie szkodzi, nie? I tak dalej. Chciałbym, żebyś troszkę się wypowiedział na ten temat właśnie, bo to też bardzo dużo się udzielasz na forach zagranicznych, doświadczenia masz też z zawodnikami właśnie z zagranicy i myślę, że to jest taka kwestia, którą chciałbym z tobą poruszyć. Wiesz co, no wszystko, co powiedziałeś, zgadzam się z tobą dokładnie, bo tak naprawdę, no mówię, nie wiem, dziwny jest, nie wiem, być może to dlatego, że, no powiem brzydko, ale przepraszam, nie wiem, czy mnie słychać, bo Anka słychać, tam słychać. Robi, coś miksuje. Chodzi o to, że nie wiem, czy to dlatego, że w Polsce mieliśmy tak długo źle, komunę i to wszystko i to wpłynęło na to, że nic nie było. Teraz nagle, wiesz, zaczyna być w sklepach wszystko, tak? Bo wiadomo, że w porównaniu powiedzmy ze Stanami Zjednoczonymi, czy nawet z krajami Europy, to jeszcze mamy mało tych produktów, zero, jakichś takich, wiesz, różnych ciekawych rzeczy, ale jest tego coraz więcej, tak? Tak jak powiedziałeś, dostępne są właśnie, wiesz, firm suplementacyjnych, jakieś frużeliny, jakieś takie różne, wiesz, pseudo fit czy pseudo zero produkty. Ludzie, nie wiem, jakby się tym, wiesz, tak zachwycili, nie mieli tego, tak, bo ja pamiętam swoje pierwsze przygotowania do debiutów,
To ja nawet, wiesz, keczupu Kotlina tego 60% nie jadłem, bo nie było, no wiesz, no tak pisali, tak? Gumy do żucia nie można, niczego nie można, bo pociągniesz wodę. Ale paradoksalnie, powiem ci, że jak wtedy pierwszy raz w życiu zrobiłem w ogóle redukcję i formę, i nigdy w życiu nie byłem tak suchy, nigdy, ani wcześniej, ani później, aż tak mocno suchy, nie mówię o ogólnym wyglądzie, ale mówię o docięciu, jak byłem na tych debiutach, tak? Dieta była 100% czysta, nawet tak naprawdę nie miałem białka z odżywki, ale to nawet dlatego, że wtedy nie miałem funduszy za bardzo na to, więc szykowałem się na totalnie samym jedzeniu, totalnie. I naprawdę, powiem ci, że jest różnica. O jakichś słodzikach i tak dalej to nawet nie było mowy. Właśnie. Bo po prostu tego wtedy nawet nie było za bardzo jeszcze, a jak było, to było bardzo drogie, tak? Okej, dobra. Przejdę jeszcze szybciutko do pytania odnośnie kwestii ilości białka w diecie, bo są różnego rodzaju, wiesz, podejścia, że to białko powinno być wysoko. Co to znaczy w ogóle wysoko? Powinno być nisko w okresie budowania masy ze względu na ilość jakby węglowodanów i kwestie trawienne i tak dalej. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat i mniej więcej ile gramów na kilogram masy ciała w przeliczeniu właśnie na produkty zwierzęce byś trzymał? Powiem tak, osobiście na swoim doświadczeniu, nie będę się oszukiwał, im więcej miałem białka, tym było lepiej. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, o wiesz, regenerację, ogólnie o efekty, to najlepsze, najszybsze efekty miałem, jak jadłem gdzieś 4 czy nawet ponad 4 gramy na kilogram masy ciała. Czyli w sumie tak, jak gdzieś tam polecają w Stanach ci zwolennicy wyższej podaży białka, tak jak na przykład Matt Jansen, on też poleca między 1,5 a 2 gramy na funt masy ciała, czyli to wychodzi, bo pamiętajmy, że funt to nie jest pół kilograma, tylko to jest 450 z groszami tam gram, więc to wychodzi około 4,2 gramach białka na kilogram i to jest prawda. Tylko, że jeszcze chciałbym zaznaczyć, że Jensen, z tego co wiem, liczy ze wszystkich produktów. Zawsze jak tam gdzieś jego rozpiski widziałem, to było zliczone również z płatków owsianych i tak dalej białko, więc nie wiem, czy to. Możliwe. Ogólnie oni tam liczą kalorie wszystkie, tak? Możliwe. Aczkolwiek, no, tak było, tak? Ale jeżeli chodzi o takie optymalne dla większości ludzi, wiesz, to trzeba też tą kwestię, że tak powiem, przeanalizować. Bo są osoby, które będą mogły jeść i 5 gramów białka i nie będą miały żadnych problemów trawiennych, a są osoby, dla których już 3 gramy białka, zrobią ten problem, tak? Wiadomo też, dieta będzie wyglądać inaczej, jeżeli mamy białko bardzo wysoko, a inaczej, jeżeli mamy to białko dość nisko czy średnio, tak? Wiadomo, że przy bardzo wysokiej podaży białka, ilość węglowodanów na przykład już nie będzie taka wysoka. I nie będziemy też musieli jeść aż tyle węglowodanów i tyle kalorii, jak przy diecie, która ma, powiedzmy, podaż białka 2 gramy na kilogram masy ciała. Wtedy ta podaż węglowodanów musi być znacznie, znacznie wyższa, ale to nie jest tak do końca optymalne, wiesz? Bo nie wiem, ja na przykład teraz, jak sobie kończyłem już tutaj ten okres budowania masy, teraz robiłem sobie redukcję, no to jadłem już w pewnym momencie tam ponad około 1100 gram węglowodanów w dzień normalny, tak? A 1400 w dzień wysoki. I szczerze powiedziawszy, nie uważam, że było mi to potrzebne, mimo że ta waga w ogóle nie szła do góry, a nawet miała tendencję spadkową, to uważam, że moje ciało tego nie wykorzystywało do końca. Uważam, że jednak zastąpienie części tego białkiem, aminokwasami byłoby korzystniejsze w tym wypadku, bo tu też trzeba rozważyć kwestię wspomagania i tego, co bierzemy. Bo co innego damy dla osoby, która, wiesz, przyjmuje 500 mg testosteronu na tydzień, tak? A co innego dla osoby, która, wiesz, ładuje 1500 gram, wiesz, boldenonu, 500 mg trenbolonu, 10 jednostek hormonów wzrostu i jeszcze insulinę, tak? To jest, wiesz, kompletnie inna kwestia. Całe wtedy, wiesz, metabolizm jest zupełnie inny, tak? Także ja myślę tak, dla osób, rozmawiamy o kulturystyce ciężkiej. Dla mnie w okresie budowania masy optymalnym będzie
minimum 3 gramy białka na kilogram masy ciała. 3, 3,5 to jest według mnie optimum. I przy takiej ilości większość ludzi, mówię, około 70% ludzi nie będzie miało jakichś tam problemów trawiennych, gastrycznych i tak dalej. Oczywiście, jeśli te proteiny są z dobrych źródeł, nie właśnie z twarogu czy tym podobnych rzeczy, bo to, no niestety, ja wiem, że wiele ludzi lubi nabiał, ale no po prostu fizjologia powoduje to, że nasz enzym laktazy, tak, czyli ten, który jest odpowiedzialny za trawienie laktozy, z wiekiem zanika, tak? No już osoby tam, powiedzmy, w wieku 30 lat, to praktycznie nie mają tego enzymu w ogóle, stąd te takie problemy, tak? No już pomijam kwestię też tego, jak ten twaróg się w tym momencie robi, wiesz, dojenie mechaniczne i tak dalej, bo to też są rzeczy, które mają wpływ, przypuszczam, na to, jak wyglądają nasza sylwetka, jak wygląda nasze zdrowie. Wiesz, można by tu się też przyczepić, że mięso jest takie, a nie inne i tak dalej, no ale mięsa też można kupić lepszej jakości, bo są teraz nawet w Lidlu te z ferm zielonych, czy kupować na przykład indyka i tak dalej, ale to też, Co do no. mięsa, to ci tylko powiem, bo wczoraj akurat tam z chłopakami tak coś zobaczyliśmy na Instagramie i tak mieliśmy taką małą pogadankę, refleksję i wiesz co, no usłyszałem takie coś, że w Stanach to mają lepsze mięso. Wiesz co, no nie powiem, czy mają lepsze mięso w Stanach, które są technologicznie full w przód, gdzie podaje się trenbolon dla bydła, żeby rosły szybciej, tak, rosło szybciej, no i wątpię, czy wiesz, tam mięso kupowane w Walmarcie czy innym ich dużym supermarkecie, mielone, które na przykład oni tą wołowinę mieloną tam bardzo często jedzą, bo jest po prostu wygodna, tak sobie smażysz na patelni, wiesz, robisz z ryżem takich, co oni robią, smaczny, wygodny, wiesz, wysokokaloryczny posiłek. Czy ono jest takiej super jakości i dużo lepszej jakości niż w Polsce? Bo ja myślę, że w Polsce jednak jest lepszej jakości, bo Polska ma troszeczkę, powiedzmy, lepszy klimat, lepsze warunki, wiesz, niż produkcja masowa w USA. Ale to właśnie tak tylko wtrącam. Znaczy to wiesz, mi absolutnie nie chodzi o wybieranie wciąż najtańszych, wiesz, produktów, bo to jest kwestia bardziej, myślę, ceny za mięso, Tak, ale wiesz. myślę, właśnie chodzi mi o to, że jeżeli coś będzie dużo droższe, wiesz, to, że kupisz steka z polędwicy, który kosztuje, wiesz, ponad 100 zł za kilogram, a kupisz udziec wołowy, który też jest świetny i kosztuje, powiedzmy, już można za 40 zł kupić, nie będzie to miało takiej różnicy. Nie będzie to miało takiej różnicy, jak niektórzy chcą Tak. wskazać, że to jest. Tak, Zresztą ma. no nie, mi bardziej chodziło, wiesz, o kupowanie kurczaka z Biedronki za 8, a kupowanie na przykład właśnie raz na jakiś czas chociażby tej wołowiny, czy rzeczy takich typu, nie wiem, właśnie jakiejś lepszej jakości kurczaka, nie? Czy nawet indyka. No nie każdy indyka lubi, ale wiesz, kurczaki też mamy hodowane w sposób jakiś tam bardziej ekologiczny. Oczywiście one są dużo droższe i ja też to rozumiem, że nie każdego na to stać, no bo to też jest kwestia taka, że nie ma co się oszukiwać. No każdy przechodzi przez taki moment w swoim życiu, że naprawdę no, na dietę to się kulało pieniążki i ja też nieraz trzymałem michę na zasadzie takiej, że jadłem twaróg praktycznie tylko do tego jakieś podroby i tak dalej, bo nie było po prostu pieniążków na nic innego, nie? No Więc oczywiście. to jest zupełnie normalne i zrozumiałe. Natomiast chodzi mi bardziej o osoby, które robią takie rzeczy, wiesz, z ambicjami, bo wiesz, jak to jest. Przychodzi do ciebie chłopak, on chce mieć prokartę za tydzień, ale jak mu kupisz, mówisz mu, kup, że jakąś lepszą odżywkę białkową, bo przecież po tej masz sraczkę. No ale to jest 30 zł drożej, nie? On tą zamówi taką czy cyfrówkę, a nie o nazwie X, nie? Bo stanie. Więc bardziej o takie osoby mi chodzi, bo takich osób jest mnóstwo. Jest tak. Niestety, niestety. Dobra, idziemy dalej. Jak wygląda kwestia tłuszczy? Ja wiem, że ty jesteś osobą, która raczej propaguje diety niskotłuszczowe i chciałbym, żebyś się troszeczkę wypowiedział, dlaczego uważasz, że taki sposób jest lepszy, czy taki sposób jest u większości osób twoim zdaniem najbardziej optymalnym rozwiązaniem? Czy jest to bardziej kwestia twojej osoby, a twoi podopieczni bardzo często mają na przykład tłuszcze znacznie wyżej w diecie? Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi, to od razu ci wyjaśnię. Ja mam tłuszcze nisko w diecie, aczkolwiek z tego powodu, ponieważ ja mam jakiś problem z trawieniem tłuszczu. Mam bardzo, bardzo, bardzo nisko enzym lipazy. Znam kilka powodów, z jakiego to może być, tak? Aczkolwiek no, do końca sam nie doszedłem. Stąd po prostu nie stosuję tłuszczy, bo u mnie tłuszcze naprawdę wpływają
strasznie otrawienie, tak? U mnie coś takiego jak, wiesz, jak pizza czy lody, jak niektórzy potrafią robić dzień przed zawodami, to jest po prostu koniec, nie? Bo ja, wiesz, z kibla już ci nie zejdę. I zamiast mnie naładować, to jeszcze, wiesz, Wypłaszcz. chwila mi ucieknie, tak, bo po prostu ze mnie to wszystko wyleci, nie? Już to przerabiałem nieraz. Także tak. Aczkolwiek u podopiecznych też staram się trzymać te cusze dość nisko. One nie są tak nisko jak u mnie, tak? Aczkolwiek uważam, że organizm, szczególnie osoby, która jest na wspomaganiu, nie potrzebuje aż tyle tłuszczy, co organizm osoby naturalnej, tak? Według mnie te 0,7 gramów na kilogram masy ciała i tutaj właśnie jeśli chodzi o tłuszcze, to już biorę pod uwagę wszystkie tłuszcze, tak? Będzie wystarczający, tak? Niektórzy nawet na redukcji. Ja lubię nawet schodzić praktycznie w ogóle do jakichś tam śladowych ilości, czy w ogóle ich nie dodawać. Jednak no tym zauważyłem, że jeżeli bazujemy na jednym makroskładniku, jeśli chodzi o energię, tak, czyli wybieramy sobie węglowodany, to szczególnie w okresie redukcji. Efektywniej będzie, jeżeli będziemy mieć właśnie jedne źródło węglowodanów. Organizm jakby to potrafi efektywniej wykorzystać. Nie wiem, być może to jest broseń, ale tak to zauważyłem, że no, i u siebie, i na innych, że postępując w ten sposób, jednak na przykład spalanie tkanki tłuszczowej idzie szybciej, tak? Jeżeli chodzi o z kolei budowanie masy mięśniowej, te tłuszcze, że tak powiem, rozplanowuje w ciągu dnia strategicznie dosyć, tak? Bo przeważnie je daje gdzieś z rana, żeby ten posiłek, który wiesz, bo większość ludzi nie trenuje po pierwszym posiłku, tylko trenuje, wiesz, albo pod koniec dnia, albo gdzieś w środku dnia, tak żeby wiesz, tą energię, no i też zwykle śniadanie daje dość wysoko i węglowodanowe i jest najwięcej tłuszczy, białko wiadomo, staram się dać porówno mniej więcej, żeby ta energia została troszeczkę dłużej przetrzymana, tak, żeby te tłuszcze troszkę spowodniły okres trawienia. Daję też odrobinę tłuszczy przed treningiem, wiadomych powodów, z podobnych, żeby gdzieś tam ten poziom glukozy był w miarę stabilny. Nawet jak ktoś używa insuliny, tak, to też dodaje odrobinę tłuszczy, bo to pomaga stabilizować, bo często mamy wtedy taki efekt, jeśli nie dodamy tłuszczy przed treningiem, a stosujemy insulinę przed treningiem, to wychodzi tak, że mimo, że mamy na przykład węglowodany intra, no i jeżeli trening jest faktycznie intensywny, to pod koniec treningu, gdzieś tam, czy zaraz po treningu, zaczyna nas łapać już hipoglikemia, tak? Jeśli dodamy jednak tych tłuszczy w posiłku przedtreningowym, to ten poziom glukozy będzie bardziej stabilny, tak? I gdzieś tam tego efektu wtedy nie ma. No i dodaję też zwykle tłuszcze, to popularna gdzieś tam przez większość osób stosowana wieczorem, tak? Nie unikam też węglowodanów wieczorem w okresie budowania masy mięśniowej. No wiadomo, to też jest indywidualne, tak? Zależy ile kto ma kalorii i tak dalej, ale nie rozdzielam tego jakoś. Aczkolwiek w dni treningowe jest tych tłuszczy mniej, w dni nietreningowe jest tłuszczy Jasne. więcej, tak? Ale nie jest jakoś tam dużo, dużo więcej. Aczkolwiek więcej, ale jest też, to nie jest też tak, że obcinam węglowodany i równam to tłuszczami, bo właśnie jest odwrotnie, bo obcinam węglowodany, dokładam trochę tłuszczy, ale staram się, żeby w dzień treningowy te osoby były na lekkim deficycie, tak? No ma to też to swój powód, tak? Ja mam jakieś tam swoje przekonania, doświadczenia, które widzę, że działają nie tylko na mnie, ale i na innych. I takie coś jak właśnie powiedzmy od rana, czy z rana mamy zwykle odrobinę węglowodanów, bo zwykle daje posiłek zbilansowany z odrobiną węglowodanów, białka, tłuszcze. W ciągu dnia jest tylko samo białko i odrobina tłuszczy. To pozwala nam jakby troszeczkę zresetować naszą wrażliwość insulinową. Pozwala też trochę odpocząć dla układu trawiennego. W dzień nietreningowy też zwykle daje jeden lub dwa posiłki mniej, żeby te przerwy między posiłkami były dłuższe, żeby właśnie organizm miał troszeczkę oddechu, a na noc
często ostatni posiłek stosuję wysokowęglowodanowy, żeby już tak jakby zacząć ładować ten glikogen na następny dzień, choć wiadomo, że w okresie masy mięśniowej raczej nie jesteśmy opłukani z tego glikogenu. Aczkolwiek taką strategię stosuję, lub też właśnie, bo byś się pytał, a to może powiem później o cheat mealach, bo pewnie Dokładnie. Następne pytanie właśnie brzmi, cheat meale na masie. Czy wrzucasz tego typu rzeczy i robisz to świadomie, czy są to rzeczy, które na przykład wychodzą tylko i wyłącznie w trakcie, na przykład nie wiem, ktoś ma wesele i tak dalej, i czy jesteś zwolennikiem raczej 100% czystego jedzenia, czy uważasz, że ten cheat meal ma swoje zastosowanie? wiesz, ja osobiście, jak pewnie wiesz, nie jestem zwolennikiem cheat meali w ogóle, tak? Sam nie pamiętam, kiedy jakiś tam jadłem. Aczkolwiek teraz właśnie zacząłem to wprowadzać dla niektórych osób, bo normalnie jestem właśnie za tym, tak jak mówisz, cheat meal w okresie gdzieś tam poza sezonem startowym, to po prostu nie. Wtedy, kiedy wiesz, mam jakiś wyznaczony dzień na to i tak dalej, żeby on był strategiczny, bo do niczego ci nie jest potrzebne śmieciowe żarcie. Tylko właśnie tutaj, albo właśnie masz jakąś okazję, nie wiem, wesele, urodziny, jakieś tam spotkanie rodzinne, coś w tym stylu, tak. No, czy po prostu chcesz wyjść coś zjeść, tak, masz taką potrzebę mentalnie, psychicznie, bo niektórzy tak mają, że mimo dużej ilości kalorii, oni, wiesz, nie wiem, dla nich jakoś psychicznie lżej, jak sobie zjedzą jakiś tam posiłek w restauracji, czy sobie coś zamówią, no to spokojnie, spokojnie raz na jakiś czas, okej. Aczkolwiek niektórym osobom to zależy od metabolizmu i tak dalej właśnie. Niektórym osobom, które mają szybki metabolizm, właśnie robię także w dzień nietreningowy. Wtedy ustawiam dzień partii priorytetowej, dzień po tym dniu wolnym, tak? Czyli mamy dzień wolny i mamy, nie wiem, powiedzmy, ktoś ma słabsze nogi, dobra, ustawiamy nogi na następny dzień. I tutaj ten dzień wtedy nietreningowy wygląda tak samo, jest dość nisko cały dzień, a na noc właśnie mamy cheat meala. Takiego potężnego cheat meala, który, wiesz, pozwoli właśnie nam gdzieś tam już zmagazynować trochę tego zapasu glikogenu, nie tylko glikogenu, bo tłuszcze też są przydatne. Wiadomo, że nie tłuszcze trans, no i nie polecam takich cheat meali, wiesz. Właśnie to jest różnica. Może to też jest dobry moment, żeby powiedzieć. Mówiłeś, że w Stanach używają często cheat meali, tak, ale zauważ, że u nich cheat meal to nie jest tak naprawdę cheat meal, bo u nich cheat meal to jest element diety. U nas cheat meal jest traktowany inaczej. U nas powiesz, zjesz cheat meala, no to ci opierdoli pół lodówki, nie? Dlatego miałem się pytać, bo powiedziałeś takiego potężnego cheat meala i Nie, ja właśnie. daję konkretne zalecenia, co to ma być mniej więcej. Daję wybór, tak? Powiedzmy 1500 kalorii, 2000 kalorii, zależy jak ktoś jest duży, tak? Jeżeli mówimy o kulturystyce ciężkiej, to 1500-2000 kalorii na ten ostatni posiłek. Powiedzmy, nie wiem, 200 gram węglowodanów, 50 gram tłuszczy, 50 gram białka, wiesz, potężną taką porcję sushi zjeść, tak? Czy jakiegoś dobrego, jakościowego burgera z frytkami, ale nie takimi ociekającymi tłuszczem. Tylko wiesz, powiedzmy z ziemniaków w piekarniku, tak? I jak najbardziej, gdzie jest też sporo sodu, bo sód jest potrzebny, żeby też załadować, wiadomo, te węglowodany, bez sodu i wody się nie załadują. No ale właśnie w Stanach, no to mają cheat meal, no to mają, powiedzmy, oni mają tu restaurację Five Guys, tak? Oni idą i cheat meala to mają wyznaczonego, nie wiem, konkretnego burgera, konkretne frytki i to za każdym razem jedzą. I to jest element diety, tak? Bo jak ty sobie cheat meala, wiesz, trener na przykład na redukcji każe ci zrobić cheat meala, ty pójdziesz teraz, zjesz, nie wiem, trzy hamburgery w McDonaldzie, dwie porcje frytek i jakieś tam jeszcze lody do tego, a drugim razem pójdziesz, zjesz, wiesz, 50-centymetrową pizzę, to też tak naprawdę żadnych wniosków z tego nie wyciągniesz, bo to będzie co innego, to będzie co innego i ty tak naprawdę nie wiesz, wiesz, jak zareagowałeś. Żadnych wniosków z tego nie wyciągnąłeś, tak? Cheat meal, jeżeli jest, to też musi być strategiczny i tak naprawdę w tym sporcie wszystko jest strategiczne i wszystko robisz po to, żeby to miało jakiś sens i logikę, tak? Dobrze. Powiedz mi w takim razie, jak u ciebie z kwestią minikatów na masie, bo wiem, że jesteś bardzo dużym zwolenników minikatów. Więc jak to u ciebie wygląda? Tak. Tylko zdecydowanie krótszy, wiesz? Tą metodę przetestowałem sam na sobie, tak samo wprowadzam to innym. Ja uważam, że częstsze, ale krótsze, bardzo agresywne, co prawda, ale krótkie i częstsze te minikaty są
benefitowe. Ponieważ wiadomo, w tydzień, nawet jak będziemy na bardzo mocnym deficycie, nie stracimy grama mięśnia, tak? Grama mięśnia poza glikogenem, poza wodą, a jeżeli wejdziemy na naprawdę duży deficyt, nawet tak krótki czas jak tydzień, będąc na wspomaganiu, będąc mając nakręcony przez to metabolizm, dokładając jeszcze odpowiednie środki do tego, możemy spalić sobie przez taki tydzień nawet i 2 kg tłuszczu, bo zawodnicy ciężcy, którzy powiedzmy ważą, nie wiem, po 120 kg, 110, 120, 130 kg w masie, są w stanie spokojnie tyle spalić za tydzień na dużym deficycie. To ma bardzo duży wpływ na wrażliwość insulinową, tak? I na dalszy progres. O powiedzmy, zrobimy sobie 8 tygodni, 6-8 tygodni okresu masowego, zależy jak to reaguje. Zrobimy taki 7-10 dni takiego mocnego cięcia kalorii. Powiedzmy sobie, że nasza dieta to jest 400 gram białka, 800 gram węglowodanów i nie wiem, 50 czy 70 gram tłuszczy. No i wchodzimy na tego minikata i z dnia na dzień ucinamy te węglowodany z 800 na 400 czy nawet na 300, tak? Kardio, które robiliśmy powiedzmy 5 razy w tygodniu po 30 minut, zwiększamy do 6 sesji po 60 minut. Tłuszcze też delikatnie obetniemy sobie. Dodamy do tego, ja wiem, że będą przeciwnicy, ale dodamy do tego na przykład klenbuterol, fragment hormonu wzrostu. I po takim tygodniu naprawdę różnica jest diametralna. I po takim właśnie tygodniu możemy sobie kolejne 6-8 tygodni poświęcić na efektywny czas, żeby zbudować masę mięśniową, tak? Nasza wrażliwość insulinowa znacznie się poprawi, stracimy delikatnie tłuszczu, więc będziemy już w lepszej pozycji, tak? Taka strategia, niektórzy ludzie to uważają, że to jest strata czasu, tak minikat, bo ja przecież chcę robić masę rosnąć, ale uwierz mi, że robiąc, wiesz, przerwy, tak, że tak powiem, strategicznie tym operując, dużo więcej zbudujesz, niż miałbyś, wiesz, cały czas ciągnąć ten wielki plus kaloryczny i tylko kopać sobie dołek w postaci coraz wyższego cukru i coraz, co za tym idzie, słabszej absorpcji składników odżywczych, tak? Matt Porter był zwolennikiem też takiej metody, bo on bardzo to też Tak, tak, propagował, tak. więc jak najbardziej. Super. Powiedz mi, jak twoim zdaniem powinno wyglądać cardio na masie? Czy każdy powinien wykonywać chociażby jakąś ilość dla chociażby zdrowia? Tak, dokładnie, dokładnie. Nie traktuję w ogóle cardio na masie jako narzędzia do, wiesz, które miałoby nam pomóc więcej jeść, znaczy może pomóc więcej jeść. W sensie takim, no, wstajemy sobie, jeżeli zrobimy sobie jakiś wysiłek nadczo, to automatycznie, wiesz, poziom naszego cukru spada, my jesteśmy bardziej głodni, jesteśmy też bardziej witalni, a co najważniejsze, właśnie zdrowie. Przede wszystkim zdrowie układu krwionośnego, a też ludzie zapominają o tym, że ruch, jakikolwiek ruch, głównie tu chodzi mi o dolną połowę ciała, pobudza układ limfatyczny. Czemu często ludzie chodzą spuchnięci? Bo nie ruszają się. Kto jest tak naprawdę najbardziej spuchnięty? Panie w urzędzie, siedzące w tych rejestopach, z nogami jak parówki, bo siedzą cały czas bez ruchu, nogi są w dole, nie ma pompy mięśniowej, wszystko spada do dołu. Mamy jeszcze, jak jesteśmy ciężkim zawodnikiem, no to wiadomo, że retencję mamy, bo to po prostu nie ma opcji, tak? Cały fluid ciągle w dół. Zresztą widzimy takie zjawisko, sobie łatwo to można wyobrazić, jak działa ten układ limfatyczny. Po nocy. Zauważ, że po nocy, jak wstajemy, mamy spuchniętą zwykle twarz, tak? Twarz jest spuchnięta, jak ktoś, wiesz, często w telewizji na przykład są jakieś programy śniadaniowe, to widać, jak ktoś, wiesz, zaspał i się śpieszył, nie? To ma, wiesz, gęba jakby osy pożądliły, nie? A w ciągu dnia to się zmienia, nie? Z twarzy ci schodzi, ale nogi puchną. Wstajesz, wiesz, nogi, wszystko masz fajnie suche,
ale twarz jest spuchnięta. Tak, gdzie właśnie działa układ limfatyczny. Jeżeli się nie ruszamy, jeżeli go nie pobudzamy, no to ten cały fluid będzie cały czas w dole, będziemy mieć spuchnięte nogi, a na pewno wiesz, jakie to jest uczucie, ja tak to nazywam, ołowianych bucików, którego nienawidzę, tak? I właśnie fajną metodę też, jeżeli chodzi o cardio, może nie do końca cardio, to może nie jest typowo stara szkoła, ale ja akurat tą metodę uważam za bardzo fajną. To tak naprawdę rozpropagował Stan Efferding, zawodowy kulturysta i trójboista, teraz już starszy koleś po 50, ale trzyma bardzo dobrą formę. Tak zwane jego te 10-minutowe marsze, tak? Przed albo po posiłku, i to jest naprawdę święte, bo raz pomaga ci zwiększyć ten NEAT, tak zwany, bo co by nie było, jednak ta aktywność poza siłownią też się liczy, tak? Wiadomo, że więcej kalorii będzie mogła zjeść osoba, która, nie wiem, pracuje na budowie, czy jest listonoszem, ma jakąś pracę fizyczną, gdzie o sobie chodzi, a my, no, osoba, która, wiesz, jest pracownikiem biurowym, tych kalorii zużyje dużo, dużo mniej. Do tego dochodzi ogromna masa mięśniowa, która sama ze sobą, tak, sama leżąc, po prostu nic nie robiąc, spalić więcej niż może przeciętna osoba, wiesz, chodząc, a dodatkowo każda twoja aktywność zabiera więcej kalorii niż u normalnej osoby. Więc te marsze to jest bardzo fajna sprawa, tak? Bo w posiłku raz, że pobudzasz układ właśnie limfatyczny, czyli ta cała krew, cały fluid efektywniej krąży, tak, w twoim ciele, nie będziesz tak spuchnięty. Dwa, zwiększasz właśnie tą aktywność. Trzy, poprawiasz wrażliwość insulinową, poprawiasz trawienie, bo pamiętajmy, że też ruch wpływa na trawienie. Ja pomagałem kiedyś w przygotowaniach dla Karola Milewskiego. Karola kojarzysz? Oczywiście. Karol jest tak, osobą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, ma niesprawne nogi po wypadku i on właśnie, no tak naprawdę od niego się tego dowiedziałem, wiesz, że on ma duże problemy z trawieniem, przez to właśnie, że po prostu mało się rusza, tak? A nasz układ trawienny też jest pobudzany przez ruch, więc to jest świetna sprawa. Myślę, że 30 minut kardio dziennie nikomu nie zaszkodzi. Albo nawet sobie zrobić, wiesz, 4 razy w tygodniu 20 minut takiego kardio na czo, tak? No i jak mamy czas, to wyjdźmy sobie po tym posiłku na spacer, nie wiem, choćby dookoła bloku, tak? Czy z psem na chwilę, tak? To na pewno będzie duży, duży benefit. I myślę, że jednak w tej kwestii, której kiedyś tego nie było, ale teraz na przykład te zegarki, które liczą nam kroki, to jest fajna sprawa, ponieważ pozwala nam się troszeczkę motywować, bo patrzymy na to, mamy jakiś cel i gdzieś tam, wiesz, będziemy chcieli ten sobie jakiś postawiony tam pułap utrzymać. Także to nam też bardzo pomoże. Dobrze, powiedz mi w takim razie teraz pytanie, na które pewnie wszyscy czekali, czyli środki na masie. Czy jesteś raczej zwolennikiem tego, żeby środki trzymać wyżej w okresie masowym, czy myślisz, że okres masowy to nie jest czas na to, żeby podnosić środki wyżej? No i też co to znaczy wyżej? Ja mówię tutaj, może niekoniecznie musimy rozmawiać o dawkach, natomiast może o rodzajach środków, które preferujesz, ilości tych środków, czyli, bo wiesz, teraz jest moda bardzo na minimalizowanie szkód całego cyklu, że tak powiem, na zasadzie wrzucania miliona środków w małych dawkach. Jakie jest Twoje podejście do tematu? No dobrze, właśnie poruszymy tą kwestię. Pierwsza sprawa. Postawmy sprawę jasno. Nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś mówi, że buduje, jeszcze tak, bo rozmawiamy cały czas o kulturystyce ciężkiej i super ciężkiej, czyli o zawodnikach, nie którzy trenują 5, 6 lat, tylko o zawodnikach, którzy trenują kilkanaście lat, zjedli na tym zęby, zużyli kilka wagonów strzykawek, wbili kilkadziesiąt litrów oleju w siebie. Nie oszukujmy się, tak to wygląda. I ktoś mówi, że on na masie liczy się tylko jedzenie i trening. On jest na TRT, buduje masę mięśniową. Żebyś ty wpierdalał, chłopie, 8 tysięcy czy 7 tysięcy kalorii
byłbyś na TRT i dwóch jednostkach hormonu wzrostu, tak jak mówisz, to ty byś nie był kulturystą, tylko byłbyś pierdolonym zawodnikiem sumo, spaślakiem, zwykłym spaślakiem, powiem to, przeklinam, ale mówię to wprost, bo tak jest, bo byłbyś spaślakiem. Bo Czasem trzeba, dosadnie. tak, bo to, co powoduje, że te wszystkie składniki odżywcze są partycjonowane tam, gdzie powinny być, czyli w mięśniach, ten cały anabolizm wytwarzają hormony. I nawet badania naukowe mogą się kłócić, mogą mówić, co chcą, nawet badania naukowe. Ja nie, że zaraz mi powiedzą, że ja propaguję duże dawki, że ja ludzi zachęcam do brania dużych dawek. Nie, absolutnie nikogo nie zachęcam, ale mówię, jak jest. Badania naukowe mówią o tym, że więcej hormonów równa się większy wzrost. Wiadomo, że jest takie coś jak pułap, to się nazywa punkt malejących zysków. Także wiesz, to, co możemy otrzymać w zamian, jest zbyt, że tak powiem, małe do skutków ubocznych, które otrzymamy, wiesz, robiąc to. Ale na najwyższym poziomie, uwierzcie mi, tam już nie ma rozsądku. Ci, co są rozsądni, to zostają w ogonie. Musisz jednak pewne rzeczy zaakceptować i albo idziesz w tą stronę, albo nie, tak? Trzeba popchnąć rzeczy wysoko. Także teraz nie wiem, czy coś dodać, czy nie, bo ja Znaczy ja może. tylko chciałbym dodać właśnie fakt, że na tym mi właśnie zależało, żeby powiedzieć ludziom, jak jest, bo tutaj, tak jak mówisz, nie chodzi o to, żeby propagować używanie dużych dawek, tylko powiedzieć ludziom, jak jest, bo niektórzy mają takie złudne przekonanie, że można pewne rzeczy robić zdrowo. Nie da się zrobić pewnej rzeczy zdrowo na pułapie ekstremalnym, bo ekstremalny oznacza ryzyko. Ryzyko oznacza potencjalne śmierć, uszkodzenie zdrowia i tak dalej. I na takie rzeczy trzeba się godzić, jeżeli ktoś chce wyjść na najwyższy poziom. I niestety, no ale tak to wygląda, czy się to komuś podoba, czy nie. Więc to nie chodzi o to, żeby mydlić komuś też oczy, nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, że warto, bo nie warto w większości przypadków. 90% osób, które tak naprawdę pchają temat do przodu bardzo mocno, nigdy w życiu nawet statusu pro nie osiągną. Niemniej jednak powinna być to świadoma decyzja każdego dorosłego człowieka i mówienie, że jest tak, jak mówiłeś na początku, czyli nie wiem, TRT i lecimy jedzeniem, jest po prostu okłamywaniem ludzi. I to jest rzecz, której ja bym chciał bardzo uniknąć. Ja rozumiem, że to jest YouTube, ja rozumiem, że to jest wiedza zupełnie darmowa i tak dalej. Dlatego też nie chciałbym, żebyśmy mówili może o konkretnych dawkach. Nie. Natomiast ważne jest to, żeby powiedzieć ludziom, jak to naprawdę wygląda, bo uważam, że jest za mało takiej wiedzy solidnej. Jeżeli ktoś chce prawdziwą, solidną wiedzę, to oczywiście tutaj zapraszamy na forum True Bodybuilding. Tam jest naprawdę dużo wiedzy takiej rzetelnej, którą trzeba kupić, ale którą warto kupić, jeżeli ktoś rzeczywiście chce w kierunku kulturystyki iść na poważnie. Dobra, zwracam Ci głos. Więc tak, jeśli chodzi o okres budowania masy mięśniowej, nie wiem, czy oddzielnie będziemy poruszać kwestię przejścia, wiesz, z okresu. Tak, tak, tak. Mam zaraz taki temat, jak A. przejście właśnie z okresu masowego na okres prepa, także Czyli wtedy. tak, jeżeli chodzi o okres masowy, to tutaj no, zależy, w jakim jesteśmy punkcie, tak? Bo pewnie, choć o odbiciu też pewnie będziemy rozmawiać. Później, po okresie prepa. Także to później powiem. Także powiem tak. Konkretnie okres masowy. Na pewno środki muszą być na odpowiednim poziomie, tak? Nie znaczy, że muszą być bardzo, bardzo wysoko. Powiem tak. Każdy powinien brać, nie wzorować się kimś, tylko brać tyle, ile zapewni mu postęp. Wiesz, no, jeden będzie potrzebować 500 mg testosteronu, drugi będzie potrzebować 2000 mg. Nie patrzysz na to, że kolega bierze tyle i ma takie efekty. Ty może możesz brać mniej, a może musisz brać więcej. Masz gorszą odpowiedź genetyczną. Masz po prostu, no nie jesteś tak dobrze predysponowany do tego, tak? Oczywiście zakładając, że wszystkie inne czynniki, czyli kwestia diety, kwestia treningu, kwestia wrażliwości insulinowej, kwestia suplementacji też pomijana ogromnie.
wszystkie kwestie są dopięte. Zakładamy, że wszystko jest dopięte. No, dla mnie niestety te cykle, że tak powiem, które teraz widzimy głównie w UK na niskim testosteronie, są dla mnie kompletnie niepojęte. Pierwsza sprawa. Jakaś chora, obsesyjna, obsesyjny chory, obsesyjny strach przed inhibitorami aromatazy. Teraz są guru głoszący, żeby używać tylko tyle testosteronu, ile możemy używać bez inhibitorów aromatazy. Chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że mężczyźni, nawet używając TRT, i lekarze, którzy przepisują TRT, również przepisują inhibitory aromatazy, bo nawet na dawkach TRT niektórzy są w stanie aromatyzować. Inhibitory aromatazy to są leki bardzo dobrze przebadane na ludziach. To są leki stosowane też w TRT, ale głównie u kobiet, tak, z rakiem piersi, po menopauzie. Stosowane są takie leki jak letrozol w dawce 2,5 mg dziennie, czyli jedna tabletka. Stosowane są w terapii przez lata, latami. I jakoś nie ma tak wielkiego impaktu na zdrowie, jak wszyscy o tym myślą. No, dla mnie jest totalnym bezsensem, nie wiem, ładowanie 300 mg na przykład testosteronu tygodniowo, ale do tego nie dodać więcej testosteronu, który testosteron, powiedzmy sobie tak, testosteron to hormon bioidentyczny. Które hormony będą najbezpieczniejsze? Hormony bioidentyczne, czyli hormon wzrostu, IGF, insulina i testosteron. Nawet na dużych dawkach testosteronu, nawet na ogromnych dawkach testosteronu, uwierzcie mi czy nie, idzie zachować bardzo dobre parametry zdrowotne. Ja nie mówię, że idealne. Ja nie mówię, że będziecie zdrowi jak koń. Na pewno nie powiem jak przycięty Kowalski, bo przycięty Kowalski to jest nawet większość takich, wiesz, kobciarzy, którzy nie mają pojęcia o niczym, zdrowsza, bo przycięci Kowalscy są naprawdę ich zdrowi, chociaż będą pewnie ludzie się buntować, ale taka jest prawda, że większość osób zwykłych, które robi badania, to ma je rozpieprzone w totalny mak. Bo przynajmniej osoby, wiesz, kulturyści przynajmniej dbają o dietę, o odżywianie, o suplementację, a hormony nie robią takiej aż burzy w organizmie, jak całe te sfiaste jedzenie i to wszystko inne. I styl życia przeciętnego człowieka, czyli taki siedzący, nic nie robiący, piwko pijący i fajkę palący, nie? Także naprawdę na tych, nawet na dużych dawkach hormonu wzrostu, testosteronu, IGF-u, insuliny, idzie zachować dobre parametry krwi, dobre parametry zdrowotne. Problemy zaczynają się, gdy dokładamy inne środki. I które głównie środki? Te środki, które teraz są bardzo, bardzo, bardzo popularne, czyli pochodne dihydrotestosteronu. Teraz bardzo popularny wrócił do łask Primobolan. Bardzo drogi środek. Powiem szczerze, bardzo mało efektywny środek, bo trzeba stosować naprawdę ogromne dawki, żeby faktycznie był tego jakiś efekt, choć efekt będzie i tak dość słaby. Nawet ostatnio widziałem badanie, w którym był właśnie badany Primobolan i on ma bardzo słabą odpowiedź na anaboliczną, jeśli chodzi o mięsie szkieletowe. Oczywiście to było pojedyncze badanie, aczkolwiek no to tak to wygląda w praktyce. Środek jest dobry dla kobiet. Primobolan jest dobry dla kobiet, dobry, niedobry. Jeden ze środków, które kobiety mogą stosować w miarę bezpiecznie, tak? Dobry jest na tak zwany mostek. Wtedy możemy sobie go użyć. Choć też to jest pochodna DHT, więc nasze lipidy będą ucierpią na tym. I tutaj właśnie kwestia tego. Jaki jest sens w tych cyklach dawania niskiej dawki testosteronu, powiedzmy maks 500 mg w tygodniu? I do tego, żeby kontrolować estradiol, gram albo 1,5 g masteronu czy primabolanu, to teraz sobie pomyślcie na zdrowy rozum. Co zrobi wam większą szkodę w lipidach i w całej reszcie organizmu? Czy flakon primy na tydzień albo masteronu, czy nie wiem, pół tabletki Armidexu, czy połówka Symexu co dzień lub co drugi dzień? No myślę, że jednak chyba odpowiedź jest logiczna. Cała ta właśnie otoczka jest stworzona przez takich trochę fejkowych guru, bo to są tacy guru,
którzy większość z nich nikogo raczej nie przygotowali, nikt nie widział ich zawodników, a mówił, że pracują nad zawodnikami z Mister Olympia, tak, ale nie mogą powiedzieć z kim. No, dziwnym sprawem to jest zawsze wielka tajemnica, nie? Wszyscy trenerzy mówią, z kimś współpracują, ale oni nie mogą. No i cóż, no tutaj zawsze znajdzie się grupa odbiorców, bo tak jak mówiłeś, no ludzie chcą łatwiejszej drogi, chcą szybszej drogi, myślą, że będzie zdrowo, można mieć jedno i drugie. Nie, no w życiu zawsze jest coś za coś, tak? Chcesz mieć coś, to musisz poświęcić coś. Także już zakończając tę kwestię, powiem tak. U mnie zawsze bazą w cyklu jest testosteron. On zawsze będzie dawkowany najwyżej, tak? Do tego dochodzą anaboliki. Zależnie tu już od tak naprawdę zaawansowania, zależnie od też indywidualnej odpowiedzi, ale ja osobiście bardzo lubię połączenie na podczas budowania masy mięśniowej. Testosteron, wysoki testosteron, equipoise, tak, czyli boldenon, też dość wysoko i średnio nandrolon. Lub drugie, bardzo tak naprawdę efektywne, na pewno mocniej troszeczkę niezdrowe, ale tu nie mówimy o zdrowiu, tu mówimy o efektach. Wysoki testosteron, wysoki nandrolon, średni nandrolon i w miarę nisko dawkowany trenbolon. To jest tak naprawdę chyba najlepsze połączenie, jakie kiedykolwiek sam osobiście w życiu używałem. Mówię, nie polecam, tylko mówię jak z doświadczenia swojego. I tak, u większości podopiecznych na przykład nie stosuję trenbolonu w okresie budowania masy mięśniowej, ale też no, nie będę oszukiwał, że to dlatego, że większość podopiecznych, nawet startujących, nie jest na to gotowa, w sensie gotowa nawet nie fizycznie, ale gotowa mentalnie, bo oni nie są tak mocno zaangażowani w kulturystykę, więc ja nie będę, że tak powiem, ingerował tak mocno w czyjeś zdrowie, jeżeli nie wiem, że ta osoba naprawdę, wiesz, chce iść w tym kierunku i to jest jej kierunek. No mam takich, mam zawodników, w którym, że tak powiem, mogę ich popchnąć mocniej, bo oni tego chcą, oni są na to gotowi, oni wiedzą doskonale, jakie są tego konsekwencje. I no, ale większości osób na pewno nie polecam. Mówię większości właśnie, jeśli chodzi o kulturystykę ciężką, to tutaj bardzo dobrym połączeniem właśnie będzie połączenie tych środków. Nie wiem też, dlaczego Boldenon jest w dzisiejszych czasach, szczególnie u nas tu, no nie tylko w Polsce, bo to się zaczęło gdzieś tam od tego śmiesznego badania, w którym pokazywał, że Boldenon jest toksyczny dla nerek. Aczkolwiek to było jedno badanie, po którym gdzieś tam parametry nerkowe były po 10 czy 12 tygodniach lekko podwyższone. Ja osobiście nigdy nie miałem problemów z nerkami, nigdy nie miałem jakichś tam parametrów nerkowych. Moi znajomi też nie mieli, a wśród moich znajomych no, były osoby, które stosowały nawet bardzo wysokie dawki. Mówię, żeby nie rozmawiać o dawkach, ale powiem tak dla ciekawości. Oczywiście nie mówię kto, nie mówię jak, że znałem osoby, które stosowały nawet blisko 3 gramów boldenonu tygodniowo, tak? I sam stosowałem boldenon przez, jeżeli chodzi o długość stosowania, przez ponad 2 lata. Nie miałem żadnych problemów z nerkami, nie mam problemów z nerkami. Oczywiście powiedzą, że pewnie za 10 lat będę miał, no cóż, no, będę miał to, będę miał, na coś trzeba umrzeć, wiąże się z tym i tak dalej, to nie ma co się oszukiwać, tak? No ale tyle w tej kwestii, tak? Przepraszam cię, tylko ci wtrącę, bo wiesz, teraz jest taka moda, że absolutnie żadnych orali nie wolno używać podczas okresu masowego. Ale jak wszyscy wiemy, no, oral oralowi nierówny, układ trawienny układowi trawiennemu nierówny. Są różnego rodzaju miksy, są różnego rodzaju obejścia, nie wiem, na przykład kwestie rotacji, nie wiem, anapolonu z oksandrolonem i tak dalej, i tak dalej. No, różne są szkoły i metody.
Czy uważasz, że jest to jakaś forma, która może wspomóc nam okres budowania masy mięśniowej, czy to pod względem kwestii samych przeskakiwań, na przykład właśnie jakichś takich postępów siłowych, czy też kwestii samego anabolizmu? Tak, na pewno. No słuchaj, ja osobiście, to też kwestia wieku. Jak byłem młodszy, to stosowałem orale, sporo orali. Nie będę się oszukiwał, ale mój organizm tolerował to lepiej. Teraz, jak jestem starszy, no wiadomo, jest bardziej wyeksploatowany, dużo bardziej wyeksploatowany, więc one już mi nie służą, więc ich po prostu nie stosuję w takim okresie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest młody, jeżeli ktoś dobrze to znosi, to są środki, które są naprawdę warte uwagi. Takie środki jak na przykład Superdrol. Dla mnie Superdrol jest po prostu królem środków oralnych. Nie wiem, czy nie jest lepszy niż Trenbolon. Nie jest lepszy, ale tylko dlatego, że nie można go stosować tak długo, bo tren można stosować tygodniami, tak? Czy nawet miesiącami. A Superdol to jest kwestia tygodni tak naprawdę, tak? Bo jest, jest oralny, jest podwójnie metylowany i no, jest naprawdę silnym środkiem, aczkolwiek nic nie przewyższy go, jeśli chodzi o przyrost suchej masy ciała, prawdziwej suchej masy ciała, o przyrost siły i o tak zwaną rekompozycję, która faktycznie zachodzi na twoje ciało dosłownie zmienia się z dnia na dzień, gdy używasz Superdrolu. Anapolon też jest Anadrol środkiem dobrym w budowaniu masy mięśniowej. Kiedy je zastosować według mnie najlepiej? Właśnie w momentach, w których trafiamy na ścianę, tak? Wiadomo, kalorie wymaksowane, treningowo, wszystko robimy dobrze. No ale trafiamy na ścianę, na ewidentny zastój, wtedy możemy użyć środka oralnego, który właśnie pomoże nam przełamać tą barierę siłową, tak? Bo wiadomo, że oralne środki dają szybki, bardzo szybki efekt, tak? I też nie tylko, nie jest to do końca efekt, zależy od środka, tak? Ale w przypadku takich środków jak Anadrol właśnie, jak Superdrol, nawet halotesin, tak? Choć halotesin jest używany przed zawodami, aczkolwiek też go można wykorzystać gdzieś krótko w okresie budowania masy mięśniowej, czy oksandrolon, który tak naprawdę jest według mnie, jeżeli chodzi o orale, to środkiem idealnym na budowanie masy mięśniowej i na etap budowania masy mięśniowej, bo mimo że niby ma 17 grupę, to jest tak naprawdę metabolizowany całkowicie w nerkach. Praktycznie nie podnosi enzymów wątrobowych, no wiadomo, w wysokich dawkach podniesie, ale to nie będzie jakieś tam znaczące. No i co najważniejsze, nie blokuje apetytu. No, nie spotkałem się, żeby ktoś po prawdziwym oksandrolonie miał zablokowany apetyt, tak? No bo to jest środek, który się podaje pacjentom na przykład z HIV, tak? Żeby właśnie utrzymać masę mięśniową, żeby zwiększyć ich apetyt, więc samo przejście nie może powodować redukcji tego apetytu. Ale takie środki najlepiej zastosować strategicznie, czyli wiesz, kiedy wpadamy na tą ścianę i one nam pomogą zwiększyć siłę, co przełoży się oczywiście, bo operowanie większymi obciążeniami, tak, przełoży się na proces budowania masy mięśniowej, na dalsze powodowanie uszkodzeń w tkance mięśniowej, odbudowywanie jej i tak dalej, na większe obciążenia mechaniczne. I one mają też efekt na układ, nie tyle właśnie to jest taka siła mięśniowa zdobyta przez hipertrofię, przez czysty przyrost, tylko te środki dają nam wzrost siły, jakby można powiedzieć, od razu, tak? Już po tygodniu widzimy, po 10 dniach stosowania, widzimy, że na przykład robimy więcej powtórzeń z samym ciężarem, że możemy dołożyć więcej ciężaru, ponieważ one pobudzają nasz układ nerwowy, tak? Czyli nasz układ nerwowy działa szybciej, efektywniej. Możemy, wiesz, bardziej impulsywnie, że tak powiem, wykonywać powtórzenia, tak? Możemy i to się później przełoży w dalszym procesie na budowanie masy mięśniowej. Aczkolwiek jeśli chodzi o bazę, no to na pewno nie używałbym gdzieś tam środków oralnych jako bazy w budowaniu masy mięśniowej, czyli nie stosowałbym ich 10-12 tygodni, choć są i takie szkoły, bo jeżeli chodzi o wątrobę, to naprawdę jest troszeczkę przereklamowana i, że tak powiem, otoczka takiego strachu zrobiona,
jeżeli chodzi o środki oralne, że je można stosować 4, maks 6 tygodni, bo to jest nieprawda, bo w farmakologii, w leczeniu ludzi te środki są stosowane miesiącami, nie powodując praktycznie większego impaktu gdzieś tam na wątrobę. Ja myślę, że te wszystkie takie, wiesz, mity odnośnie tych kwestii wątrobowych się wzięły z zamierzchłych czasów, jak ludzie jeszcze nie do końca wiedzieli, jak interpretować wyniki badań krwi, to raz, a dwa, zauważmy, że kiedyś to jedyną formą profilaktyki było dbanie tylko i wyłącznie o enzymy wątrobowe, bo nikt tam nie myślał o niczym innym, więc to są takie, myślę, zamierzchłości z tamtych czasów. Mam do Ciebie jeszcze dwa pytania. Wiesz co, nie wiem, czy sobie nie podzielimy, jeżeli dla Ciebie będzie lepiej na dwa odcinki, dlatego że mam jeszcze cały okres redukcyjny, prepa i tak dalej, więc nie muszą Postara Ci. się stać. No właśnie, a już jesteśmy prawie 1,5 godziny, dlatego mam do Ciebie dwa pytania, bo tak, chciałbym się dowiedzieć o hormon wzrostu. Jakie Twoim zdaniem są dawki optymalne w okresie budowy masy mięśniowej i jakie są dawki maksymalne? Myślę, że o hormonie wzrostu możemy powiedzieć, bo po pierwsze, większości osób na niego nie stać w dawkach maksymalnych, a po drugie, oboje gdzieś tam jesteśmy przez jakąś tam firmę sponsorowani, więc myślę, że otwarcie mówimy o tym, że używamy i nie ma z tym żadnego problemu. I drugie pytanie to, czy Twoim zdaniem użycie takich rzeczy jak na przykład MK677, bo jest to taka rzecz, która jest. Nie wiem dlaczego w sumie, ale jakoś tak strasznie ciągnie ludzi do tego środka i mam takie pytanie do ciebie, czy osobiście stosowałeś, czy miałeś doświadczenie z kimś, kto stosował i czy uważasz, że jest to środek warty uwagi? Ale zacznijmy od hormonu wzrostu. No dobra, to zaczynamy od hormonu wzrostu. To tu powiem tak, to tu też powiem bezpośrednio, bez ogródek. Jaka jest optymalna dawka? Nie powiedziałbym, że optymalna dawka dla każdego będzie inna. Optymalna dawka jest taką, przy której nie będziesz miał jakichś skutków ubocznych, które po prostu przeszkodzą ci w normalnym funkcjonowaniu, w normalnym trenowaniu i tak dalej. Do kulturystyki też trzeba mieć gen, nie tylko jeśli chodzi o wygląd mięśni, nie tylko jeśli chodzi o jakąś tam reakcję na środki, tylko właśnie może chodzi o odporność na to, ile możesz znieść. Powiem szczerze, że osobiście nigdy nie miałem czegoś takiego jak drętwiejące palce. Może ktoś powie, że stosuje zły hormon wzrostu, nie? Że nigdy hormonu nie waliłem, no ale mogą tak mówić, nie ma problemu. Nie miałem takiego problemu, a próbowałem i 20 jednostek na przykład hormonu dziennie i nie miałem takiego problemu. Nie miałem kompletnie problemu, nie miałem problemu ze snem, nie miałem problemu z drętwiejącymi dłoniami. A są osoby, u których już taki problem występuje nawet przy dwóch jednostkach. Aczkolwiek wiadomo, to z czasem się wyrabia tolerancja i ciało zaczyna uznawać ten stan za normalny i wszystkie efekty uboczne mijają. Tak samo jest tutaj, jaka jest dawka maksymalna, jaka jest dawka optymalna. Dawka maksymalna jest tyle, ile masz pieniędzy. Czyli bierzesz tyle, ile masz po prostu, na ile cię stać. No, co jest ważne przy braniu hormonu wzrostu? Musisz pamiętać przede wszystkim kwestia numer jeden. To jest twoja glikemia. Bo nie może być tak, że ty bierzesz 10 jednostek hormonu wzrostu, bo sobie ci na to stać, ale ty chodzisz, wstajesz z rana i masz cukier 130, 150, a znam osoby, które miały po 300 albo i po 500. Bo i takie osoby zdobyły, prawda? Tak nie może być. Twój cukier, musisz kontrolować cukier, musisz się nauczyć kontrolować cukier i to nie jest prosta sprawa. Co mi się nie podoba teraz, kwestia przepraszam, używania długiej insuliny Lantusa każdego dnia w niewielkiej ilości, tak jak robią to cukrzycy, żeby kontrolować poziom glukozy. To nie powinno tak działać. Twoje ciało powinno kontrolować ten cukier. Suplementy takie jak GDA, tak jak metformina. Metformina też jest demonizowana przez niektórych, ale jest naprawdę świetnym lekiem też dla długowieczności, że tak powiem. Dla kulturystów, którzy stosują hormon wzrostu, też jak najbardziej, tylko trzeba wiedzieć, kiedy je stosować i jak je stosować.
rotacja węglowodanami, trening cardio, suplementacja cała. To jest właśnie kwestia tego, jak będzie reagować nasze ciało. Nie możemy sobie po prostu brać i wbijać tego towaru, tak? Jeżeli potrafimy kontrolować cukier, to tak naprawdę to, ile tego hormonu wzrostu brać, będzie ograniczać nasz portfel. I w przypadku, jak w przypadku sterydów, no jest tak, że faktycznie do pewnego momentu pewna dawka przynosi efekt, a później już jakby zwiększamy ją, nie ma zbytnio większego efektu, a jest dużo więcej skutków ubocznych. Tak w przypadku hormonu wzrostu, no im więcej bierzemy, no nie oszukujmy się, tym lepiej wyglądamy, tym lepiej partycjonujemy składniki odżywcze, pod względem tym, że oczywiście pod warunkiem, że panujemy nad naszym cukrem, nad naszą glikemią, tym ciężej nam złapać tłuszcz, bo naprawdę jeśli ktoś bierze dużo hormonu wzrostu, to jest ciężej złapać tłuszcz, no, ponieważ jeżeli ktoś wie, jak działa hormon wzrostu, to wie, że on po prostu zmienia metabolizm tłuszczy i węglowodanów, tak? I nabranie tkanki tłuszczowej zaczyna być problematyczne. Ale tak jak mówię, no, większość, jeżeli chodzi o kulturystykę ciężką, osobiście, no, znam wiele osób. Znam zawodników z Polski, tak, znam zawodników z zagranicy i osobiście, no, powiem szczerze, że naprawdę mało kto z kulturystyki ciężkiej stosuje mniej niż 10 jednostek hormonu dziennie. Bliżej to jest kwestia 15, nawet 20, niż 10. 10 to raczej stosują w takim okresie, że tak powiedzmy, to mostka, a większość roku gdzieś tam jest dawkowana wyżej, tak? I teraz zobaczmy, że najczęściej rozmawiając na przykład z trenerami z zagranicy, rzadko kto mówi, że dawki w rzędu 4 do 6 jednostek są przez kogokolwiek w ogóle przekraczane, nie? To jest w ogóle magia. No cóż, no wiesz, coś trzeba mówić. Jest jednak, to jest YouTube, ogląda to cały świat, oglądają to nastolatki, choć nastolatki tak nie będą miały na to pieniędzy, tak, ale wiadomo, że no, słuchaj, jeśli byłbyś takim, no, niektórzy wyszli bardzo źle, mówiąc otwarcie o dopingu, na przykład mamy Armstronga, tak, który zostały odebrane wszystkie tytuły, choć wszyscy doskonale wiedzą, że wszyscy jego przeciwnicy byli na totalnej bombie, jeszcze większej pewnie niż on, bo on był wybrykiem natury, gdzie miał 30 uderzeń serca na minutę, tak, to było jego naturalne tętno. I właśnie tak jak on to powiedział, ja się urodziłem, wiesz, że urodził się tak predysponowany do tego, tak, a mimo to, żeby rywalizować z najlepszymi, musiał stosować doping, to pomyślcie sobie, co muszą robić ludzie, którzy nie są tak predysponowani jak ja. No, ale ludzie dalej chcą wierzyć w zębową wróżkę. Proszę bardzo. A czy wiesz, dlaczego ja uważam, że warto o tym mówić? Dlatego, że to też bardzo wiele osób wydaje mi się, że zniechęci. Dlatego, że koszty same bycia kulturystą są dla większości osób praktycznie nieosiągalne. Więc Większość osób zarabia miesięcznie nawet, na 2 miesiące. Ile tak. kosztuje utrzymanie kultury, same utrzymanie kulturysty wagi superciężkiej czy ciężkiej? Tak, dlatego wiesz, no to ja bardziej to ku przestrodze wolę napomnieć niż. Zresztą zdarzało mi się wielokrotnie, że ktoś trafiał do mnie na prowadzenie i odwodziłem go od pomysłu wchodzenia na jakiekolwiek środki, dlatego że uważam, że ludzie są nieświadomi w ogóle tego, z czym to się wiąże, wiesz. To jest właśnie ważne, żeby o tym powiedzieć. Powiedz mi jeszcze na koniec, jeszcze chciałbym o jedno pytanie zapytać, przepraszam, mam nadzieję, że się wyrobimy, bo kwestię poruszyłeś insuliny, ale najpierw. Chciałbym się zapytać o kwestię oczywiście tego MK677 popularnego. Tak, MK sam brałem, oczywiście testowałem. No tak mam, jak to powiedziałeś na początku, jak sobie postawiłem za cel bycia najbardziej dojebanym trenerem na świecie. Nie, po prostu wychodzę z założenia, że ja nie robię rzeczy, nie daję komuś rzeczy i nie robię rzeczy, których nie testowałem sam na sobie. Najpierw muszę coś sprawdzić, żeby komuś coś dać. Nie jestem trenerem, który w teorii zna świetnie czegoś działanie, w praktyce go nie zna.
da komuś innemu. Nie, ja muszę to zrobić na sobie. Temu dalej to robię, temu mimo, że nie startuję, będę to robił. Może zepsuję sobie kilka rzeczy, może to, może tamto, ale trudno, będę tak robił. Taki jest mój cel. W każdym razie MK6777 brałem. Dla mnie osobiście nie lubię tego środka. Ogromne, że tak powiem, ogromne przyrosty podskórnej takiej brzydkiej retencji. Naprawdę, w kilka dni dosłownie 5-6 kg takiego ohydnego fluidu, jak to można powiedzieć, takiego masz czasem po zawodach, jak złapiesz, wiesz, taką retencję paskudną, skóra ci się robi taka, wiesz, gruba, jak u słonia. No i ten koszmarny wpływ na wrażliwość insulinową, tak? Aczkolwiek widziałem wyniki jednego znajomego, znaczy nie jednego, kilka osób widziałem, ale to znajomego, który faktycznie wiem, że to on był i on to stosował i on zrobił wyniki, to faktycznie MK677 działa, jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu hormonu wzrostu i IGF, bo IGF miał też wyśrubowany ponad normę na dawce 25 mg, aczkolwiek dla mnie jest zbyt mało benefitów w porównaniu do skutków ubocznych, jakie oni przynoszą, no, jakie przynosi ten środek. No. MK, no, wrażliwość insulinowa, to mówię, to jest tak naprawdę klucz w kulturystyce, a ono wpływa na nią bardzo negatywnie, także dla mnie nie. Jeżeli ktoś chce faktycznie gdzieś tam dobry jest po tym apetyt, ale jeżeli ktoś chce podnieść apetyt, ma z tym problem, no to tutaj już dużo lepiej się sprawdzi GHRP6. Podać sobie kilka razy dziennie gdzieś tam przed większymi posiłkami niż właśnie MK, bo nie będzie takiego miało wpływu GHRP na wrażliwość insulinową, nie naciągnie nam jakichś hektolitrów wody jak MK. Także Aha. tak to. Dobrze, jeszcze tylko szybciutko insulina. Czy uważasz, że okres budowy masy mięśniowej to odpowiedni moment na to, żeby dołączyć insulinę krótką i insulinę ewentualnie długodziałającą, czy nie jest to najlepszy czas? No ja jestem zwolennikiem insuliny ogólnie i używania insuliny nawet w okresach redukcyjnych, nawet do samych zawodów. Także jak najbardziej, no a jeżeli używamy hormonu wzrostu, jeszcze w dużych dawkach hormonu wzrostu, insulina jest niezbędna, po prostu jest niezbędna. Jeżeli ktoś mówi, że używa, nie wiem, 10, 12, 15 jednostek hormonu wzrostu, ale insuliny nie rusza, no to dla mnie jest po prostu no, troszkę głupi, bo po prostu nie wie, co robi. Nie wie, co robi, bo wpędza w siebie właśnie w insulinooporność, tak? Potrzebujesz insuliny, jeżeli bierzesz hormon wzrostu jeszcze w dużych dawkach, hormon wzrostu powoduje podwyższenie poziomu cukru we krwi, ty musisz temu przeciwdziałać. No i też, żeby uzyskać optymalne efekty, jeżeli chodzi o synergię, tak? Jeżeli chodzi o podniesienie poziomu IGF, to musimy stosować tą insulinę z hormonem wzrostu, bo to będzie troszeczkę marnotrawstwo, nieużywanie insuliny przy używaniu dużych dawek hormonu wzrostu. A powiedz mi, jak jest w przypadku osób, które nie stosują hormonu wzrostu? Czy użycie insuliny na przykład okołotreningowo raz dziennie będzie miało jakiś benefit? Raz dziennie to dla mnie maks. Maks tak naprawdę. I to też zależy od osoby. Jeżeli to jest osoba z dość szybkim metabolizmem, to można użyć kilku jednostek przed bądź po treningu. Oczywiście wszystko zależy też, wiadomo, od ułożenia dnia, od wielu innych rzeczy. Aczkolwiek no, na pewno nie bawiłbym się częściej w jakieś mocniejsze protokoły. Dobrze. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Łukasz, w takim razie. Myślę, że poruszyliśmy większość, o ile nie nadmiar nawet pytań, które ludzie chcieliby usłyszeć. Zapraszam jeszcze raz oczywiście do używania Twojego kodu na propeptydy, kod mozdecki. Zapraszam oczywiście do wchodzenia na stronę True Bodybuilding, na forum. Oczywiście wszelkiego rodzaju linki znajdziecie na dole. Również kwestie, jeżeli ktoś chciałby zgłosić się na prowadzenie do Łukasza, czy po prostu odwiedzić jego social media, to wszystko znajdziecie na dole. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam do oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. No i zapraszam Was na drugą część, na którą pewnie zaraz się umówimy tutaj z Łukaszem. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakiś może w miarę możliwie termin. Tobie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że się śpieszysz. Ja No tobie również. i co? Trzymajcie się i cześć.